Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy z Gajdaneczkę. W poprzednim odcinku Kor Angar zlecił nam dostanie się do nowego obozu i oddanie almanachu i kamienia ogniskującego magom wody. Ale że od odległego już dłuższego czasu nie zwiedzaliśmy tak pomiędzy questami tego terenu Gotika 1, może postanowiłem, że zrobimy to w dzisiejszym odcinku. Teraz tam są jaszczurki, więc ten odcinek będzie polegał praktycznie chyba tylko na expieniu i eksplorowania świata Gotika. Czemu idę w to miejsce? Pierwszy powód są tu jaszczurki. Drugi powód pierwszy nas z całej rudy. Przy okazji będzie tam parę fajnych itemków, mam nadzieję, w ich ciałach. Po drodze pewnie coś jeszcze fajnego znajdziemy. Pewnie będą same tylko plusy, zero negatywów. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie udany. Teraz w tamtej jaskini będzie na pewno Jacko, ponieważ pamiętam. Tak. Teraz spuścimy mu łomot, tak jak on spuścił nam. Czyli kto mieczem bojuje, ten od miecza ginie. Jest to przysłowie dosyć stare. Czego tu do cholery szukasz? Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Nie robił. Takimi koksami, że jego koledzy nawet nie chcą nas ruszyć. Jesteśmy aż tak koksiarscy, że każdy się nas boi. Tak. Dobrze. Grałeś! Ma już dość! Witam was w krótkim cięciu. I to cięcie było spowodowane tym, że nagrywam ten odcinek w takim czasie, gdzie moja mama wraca z pracy, a ja muszę jej pomagać. Więc mogą być cięcia, nie wiem jak będzie z czasem w tym odcinku, więc przepraszam was bardzo, jeśli będzie on krótszy, dłuższy. Jeśli będzie dłuższy, to chyba wam nie będzie przeszkadzać. Ale chyba będzie krótszy, ponieważ ja w ogóle zaraz nie ogarniam czasu. Naprawdę. A nie wiem ile będzie cięć. Póki co mama przyszła do domu, może nie będzie już jakichś większych problemów. Będę mógł nagrać spokojnie ten odcinek. I przeszukamy sobie teraz. W pomieszczeniu żadnych skrzydł chyba nie mam, bo tylko chciałam miesza. Kurdełem, miesza-cza. Jest mieszaczów. Kurde, nie wiem jak to się odwinie. Ale dobrze. Tak, po poprzednim odcinku poruszyłem temat gamingu. Opowiedziałem o temacie takim normalnym gamingu, gdzie po prostu człowiek umie się ogarnąć z tym komputerem i nie siedzieć po 15 godzin. I omówiłem także No Life'a częściowo. Co chciałbym w dzisiejszym odcinku powiedzieć, tutaj coś fajnego jest, mapy, wyciągi i tak dalej, wyciągi górskie. Tak, jeśli ktoś ma ferie, to bardzo pozdrawiam tych, co mają ferie, a jeszcze bardziej pozdrawiam tych, które się skończyły te ferie. Ja do tych osób należę. Kończymy się teraz, gdy to nagrywam, jest czwartek, 14 lutego. Czyli właśnie wtedy, nie wiem kiedy to wrzucę. Ale tak, by the way. Tak, jest także gaming single player, jest także gaming multiplayer na Skype, TESie i Bóg wie jeszcze na jakichś komunikatorach, tak? Gaming single player jest to na pewno trochę bardziej nudny gaming, ponieważ siedzi się tam samemu, praktycznie do nikogo gęby się nie otwiera, chyba że do monitora, jak ktoś nas zdenerwuje.
Na pewno siedzieliście wtedy krócej, ale może to się obudzić, ponieważ gdy siedzimy z kimś na przykład na Skype'ie, czy na jakim bugzie, jest inny komunikator. I można, że na przykład ktoś go zawoła i po prostu trzeba skończyć tę grę lub samemu grać sobie na tym multi z innymi osobami lub przejść się na tego single playera do na przykład misji kampanii lub jakichś dodatkowych, tak? Zależy kto w co gra. Więc teraz tak, ale zawsze można znaleźć sobie jakiegoś innego kolegę, z którym tak, że będzie może sobie pograć, tak? Lub w ogóle na przykład będziemy grali na przykład w MW3, a przejdziemy z MW3 do Kabala, dajmy na to, tak? I może w końcu jeśli ktoś nie znał takiego kabaretu, chyba było otwarcie stadionu narodowego, czy coś w tym stylu. Jest to kabaret gościu, który się jąka i denerwowo Bońka. Chyba wtedy gościu, który Bońka. Bońka? Nie. Jakiegoś tam z Polski, menadżera, czy coś w tym stylu. Nie orientuję się w tym. Więc nie będę się wymądrzał, że powiem tyle, że kabaret jest bardzo dobry. To była tylko domu, jeśli go znajdę tam tutaj niżej. Dam ten link, żebyście mogli sobie obejrzeć. I tak, wracając do tego gamingu. Jest tak, że... Czy jest jeszcze jakiś gaming? Okej, lepiej pomyśleć. Single multi, no life... No gaming, że praktycznie w ogóle się nie gra. Tylko na przykład jak dziewczyny siedzi się na słodkim Facebooku i się pisze ze swoimi koleżankami. Aha! Tak. I wtedy to nie jest gaming. To jest pisanie. Teraz zestrzelmy krwiopijce. Czy uda nam się go zestrzelić? Nie uda się. No, gówno, prawda? Bezi, czemu się nie starałeś? Kłapczysz. On kłapczy. Muszę się wam trochę pochwalić, ponieważ coraz bardziej ogarniam Camtasia Studio i ta edycja dźwięku jest u mnie na coraz wyższym poziomie, tutaj dużo i będziemy mieć. Mam nadzieję, że za niedługo trzeci rozdział się orientuję, jest to rozdział trzeci, jest mi zimno. Czekajcie, ja zamknę okno, nie będę robił, może nie zamknę, bo kurde, nie mam jak się ruszyć. Trzeba się ruszyć. Nie mam jak się ruszyć. Ale wiem, że zabiłem to. Wiem, że zabijemy. A później może będzie się zapisywało. Teraz nie, jeszcze nie będę zapisywał. Okej. Teraz pójdziemy. Wiem, tutaj to miejsce jakoś jest mi podobne. Tak, tam dalej jest chata Kawalorna, a to jest, tam jest zwierzę, którą splądrowaliśmy parę odcinków wcześniej. Były to pierwsze odcinki, z tego co się orientuję. Był taki jeden z pierwszych odcinków, jaki w ogóle nakręciłem z Gotika. I początki mojej kariery na YouTube. Co do mojego konta na YouTube, jestem z niego póki co bardzo zadowolony, ponieważ nie mam praktycznie na sobie żadnego hejtera, tak? Co jest bardzo cieszy, ponieważ na małych youtuberów zazwyczaj na jedną negatywną ocenę przypada i na jedną pozytywną przypada jakieś 6-7 ocen negatywnych. Mój kolega tak miał. Teraz będziemy się udawać w pewne miejsce, w które prawdopodobnie udamy się w następnym odcinku i w którym będziemy musieli coś zrobić. Teraz tak, mój kanał teraz bardzo się rozwija. Zarobki. Może to nie są zarobki, nasze szacunkowe zarobki zwiększają się coraz bardziej. W ciągu jednego dnia przyszło mi ponad 30 płatnych wyświetleń. Według mnie jest to dosyć dużo. 30 czy 20, coś koło tego. Przyszło tyle płatnych wyświetleń, więc jest to dużo. I nie mówcie mi, że ja po prostu sprzedaję się, ponieważ ja chcę mniej więcej wiedzieć, ile bym zarobił, gdybym zarabiał, tak? Nie mam połączonego konta, wiem, ile mniej więcej bym zarobił tylko. Czemu nie mam połączonego tak naprawdę tego konta?
Czemu? Ponieważ wiem, jak jest z podatkiem. Jeżeli ktoś zna jakiegoś youtubera lub ma jakiś film, który opisuje podatkiem podczas zarabiania na YouTube, proszę mnie do niego odesłać, ponieważ bardzo mnie to interesuje. Ponieważ nie wiem, czy będę musiał płacić te podatki, czy oni sami będą mnie odciągać z konta, nie wiem. Lub jeśli ktoś wie, może podzielić się tym ze mną w komentarzach i bardzo to proszę, ponieważ chcę, żeby moje odcinki były jeszcze lepsze niż pieniążki z YouTube'a. Teraz tak, pieniążki z YouTube'a jest kolejny temat na dzisiejszy odcinek. O co z nimi chodzi? Dużo widzów YouTube'ów oznacza, że oni zarabiają z YouTube'a. Zgadzam się, oni zarabiają z YouTube'a, ale zarabiają dzięki wam, tak? Gdyby nie wy widzowie, ten kanał byłby bardziej znany. Jeśli teraz zamknę szybko okno. Dobra, udało mi się tak, mniej więcej. Tutaj przełączam sobie i żrem. Mogę siostrę poprosić, jak ja głupi jestem. Jeśli ktoś słyszał moje rozpaczliwe nie, no to dobrze. Dobrze. I tak. Jeśli teraz. Do tych pieniążków. Nie denerwuję. Ogarn! Się ogarn! Teraz drogi. Troll. Widzowie chcą na przykład. Jestem ja, tak? Załóżmy, że mam 4000 widzów. Załóżmy, na pewno kiedyś będę miał taką liczbę, może nawet większą. Zaczyna się od 5, 10, 15, 20, a później 30, setek, tysięcy i tak dalej. I tak, jestem ja. Mam na przykład 5000 widzów, to jest taka okrągła liczba, 5000 widzów. Wasze 5000, załóżmy, że to jest 5000. Wasze 5000, całe 5000 chce rozdzielczość 720p w 30 klatkach. Jak ja mam zarobić? Jestem niepełnoletni. Musiałbym pracować na czarno, a wiele osób się nie zajmuje. Jak ja mam zarobić dla was taką kartę, RAM, lub lepszy ogólnie komputer, skoro nie zarabiam, nie mam źródła zarobku. No, jedynym rozwiązaniem, jak nagrywam, jest zarabianie z YouTube'a, tak? Czyli YouTube praktycznie tak, jest T-Volt. T-Volt kupuje nowy komputer, gry i tak dalej, tylko dzięki wam, tak? Ja tak samo będę robił, ponieważ ja do 18 nie będę pracował nigdzie. Chyba że na czarno, ale to będzie trochę hardcore, tak. Jak coś mi się stanie, to ja przestranę, będę musiał siedzieć w pół wakacji. Nie będę nawet pracować, gdzie nie będę mógł iść na treningi, nigdzie nie będę mógł wychodzić sobie na boisko, tylko będę musiał sobie siedzieć z dupą w domu, tak? Jest to bardzo nieprzyjemne. Więc jest to no, po prostu kicha, tak? Znaleźliśmy tutaj sobie jakieś pierścienie, zabiliśmy ogara. I czyli mam nadzieję, że zarabianie mamy rozwiązane. I tak, i jeszcze tak. Z tego zarabiania. T-Volt, inni youtuberzy duży kupują wszystko tylko dzięki wam. Chcecie lepszą rozdzielczość, lepsze FPS-y, żeby było tych FPS-ów więcej. Chcecie, aby gra lepiej chodziła, tak? Ale póki co ja się chyba będę z wami powoli żegnał, ponieważ ja już jestem zmęczony tym gadaniem. I muszę kończyć, ponieważ moja mama mnie wzywa. Także póki co ja wam na ten moment dziękuję. Zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothica 1 czołem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa. Wszystko.